ale możesz iść już, tak. Szanowni Państwo, branża muzyczna od ponad 14 miesięcy ze względu na pandemię i niemożliwość wykonywania swojej pracy nie pracuje. Tysiące ludzi, którzy wytwarzają ponad 3,5% PKB, pozostała bez możliwości zarobkowania z kredytami, z leasingami i z niepewną przyszłością. Branża z niecierpliwością oczekiwała na nowe rozporządzenie, które otworzy rynek ich pracy. Wczoraj owe rozporządzenie się ukazało i rzeczywiście rząd koncerty otworzył. Ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Bo jeżeli przyjrzeć się zapisom, gdzie na koncercie plenerowym może być 250 osób bez możliwości ustawienia gastronomii, to powoduje, że koncerty odbywać nadal się nie będą. W tym samym rozporządzeniu są zapisy, które mówią o tym, że na wydarzenia sportowe, na mecze piłkarskie będzie na stadion mogło wchodzić około 20 tysięcy osób. Ale nikt lepiej o tym Państwu nie opowie, jak przedstawiciele branży muzycznej. Są dzisiaj z nami na konferencji Mikołaj Ziółkowski ze Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych. Tomasz Grewiński i Marcin Bachara z Izby Gospodarczej Menadżerów Artystów Polskich i Jarosław Kaszyński z Polskiej Izby Techniki Estradowej. Poproszę o głos Mikołaja Ziółkowskiego. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w trochę innej sytuacji niż wczoraj wieczorem, bo wczoraj wieczorem ukazało się nowe rozporządzenie. Planowaliśmy to spotkanie z Państwem i tę konferencję, apelując o otwarcie koncertów zgodnie z tym, co wydarzyło się w innych obszarach kultury. Cieszymy się, że w jakimś obszarze nasz głos, nas, organizatorów, artystów, scenotechniki, menadżerów, całego świata kultury, całego świata muzyki i wielu artystów, którzy też się na ten temat wypowiadali, został usłyszany. To jest na pewno jakiś dobry sygnał i dobry znak, ponieważ wczoraj w nocy ukazało się rozporządzenie, ale jak to powiedziała pani poseł, cieszymy z tego się, że zostaliśmy usłyszeni, cieszymy z tego, że się ukazało, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli co do części dotyczącej koncertów, które się odbywają w przestrzeniach zamkniętych, nie mamy specjalnie uwag, bo te zasady zostały wyrównane. Czyli to jest tak zwane w kulturze 50%, czyli 50% widzów. Są tam oczywiście szczegóły, które dalej nas bolą, dotyczące ilości osób na metr kwadratowy i tak dalej, ale jakieś otwarcie nastąpiło. To jesteśmy pod koniec maja, zbliża się czerwiec, lipiec, sierpień, czyli to, co jest charakterystyczne i to, co wszyscy znamy dla kultury w obszarze muzyka, to są imprezy plenerowe. Otóż imprezy plenerowe w tym rozporządzeniu zostały tak skonstruowane i o czym będziemy chcieli rozmawiać i o co będziemy apelowali, że właściwie nie mają racji bytu. To znaczy, trudno to w tej chwili oszacować, bo to jest parę godzin, ale nie wiem, 90% imprez w najbliższym czasie nie może się odbyć. Dlatego, że 250 osób na imprezie plenerowej, jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, bo wiemy, ile to jest osób, to jest bardzo mało i nie jest w stanie zbilansować takiej imprezy. Nie widzimy racjonalnych powodów, żeby tak zostało to skonstruowane, jeżeli popatrzymy na kraje europejskie i popatrzymy, jak te plany zostały przyjęte. Austria, 3000 osób w plenerze od 19 maja. Dania, 2000 osób. Francja, możemy tak mnożyć przykłady, i pokazywać, jak to jest w poszczególnych krajach. Pytamy, po raz kolejny zresztą, jak w tych ostatnich dniach, skąd 250 osób? Dlaczego 250 osób? Dlaczego ta liczba jest tak mała? Otóż pewien etap się zakończył, jakieś otwarcie nastąpiło. Natomiast teraz będziemy głośno i wyraźnie mówili, że domagamy się dla tej części kultury, dla muzyki, domagamy się należytego szacunku i należytego zrozumienia i znormalizowania relacji pod tytułem rozmawiamy. Znaczy siadamy i my, wykorzystując nasze doświadczenia, wykorzystując doświadczenia europejskie, szukamy racjonalnych rozwiązań, które pozwolą dziesiątkom tysięcy osób pracować
przez najbliższe miesiące, a to jest absolutnie niezbędne do ich utrzymania, ponieważ to jest ten okres, kiedy odbywają się koncerty. Ale także artystom. W tej chwili większość imprez, które się odbywa, o czym zaraz opowiedzą koledzy, większość imprez, które się odbywa w czerwcu, nie ma racji bytu. Nie dość, że jesteśmy przesunięci właściwie o kilka tygodni, to na dodatek te obostrzenia są tak skonstruowane, że nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać. Druga bardzo ważna sprawa, o której chcę wspomnieć na początku, to jest kwestia tej piłki, która została wysłana do organizatorów imprez artystycznych, rozrywkowych, imprez masowych. Otóż w rozporządzeniu jest zapis mówiący o tym, że powyżej 250 osób mogą wchodzić osoby zaszczepione. Czyli de facto tych osób może być tysiące, dziesiątki tysięcy, jeżeli są zaszczepione. No i my czytamy tę piłkę, to znaczy czytamy tę piłkę, czyli właściwie koncerty potencjalnie i inne wydarzenia mogą się odbywać dla osób zaszczepionych, ale nie naszą rolą, nie rolą organizatorów imprez, czyli jakiegoś obszaru, w którym my funkcjonujemy, jest przekazywanie takich wiadomości. To jest rola rządu, to jest rola pewnego konsensusu społecznego, to jest rola pewnej rozmowy. I też apelujemy tutaj o tak zwany stolik i rozmowę, bo wczoraj się też dowiedzieliśmy, że potencjalnie mobilne punkty szczepień mają być konstruowane na imprezach masowych. Dobrze, my generalnie uważamy, że szczepienia są drogą do powrotu na imprezy, na koncerty i tak dalej. Oczywiście wiadomo, jak to w każdym środowisku, są różne zdania. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to nie jest kwestia tego, czym jesteśmy pro czy anty, tylko że należy z nami porozmawiać. To znaczy, jeżeli my mielibyśmy zakomunikować, że osoby powyżej 250, czyli właściwie wszystkie koncerty masowe mają się odbywać dla osób zaszczepionych, to nie jest to nasza rola. My prosimy uprzejmie rząd, żeby to zakomunikował, przedstawił to szerzej, spotkał się też z nami i powiedział, o co chodzi. Bo wczoraj pytaliśmy, o co chodzi, dlaczego jesteśmy zamknięci, a dzisiaj trochę w tym drugim obszarze pytamy, o co chodzi, dlaczego jest 250 osób i o co chodzi, dlaczego osoby zaszczepione mogą być w tysiącach. I okej, tylko prosimy o wytłumaczenie. Bardzo dziękuję. Zapraszam do głosu Tomasza Grewińskiego z Izby Gospodarczej Menadżerów Artystów Polskich. Szanowni Państwo, 15 miesięcy pandemii za nami. Pomału odmrażane są wszystkie dziedziny życia społecznego. Odmrażana jest również kultura. Przez wiele ostatnich tygodni z Ministerstwem Kultury rozmawialiśmy o tym, jak ta kultura ma wrócić. Ministerstwo rozumie nasz głos, rozumie głos całej branży koncertowej. Natomiast ten głos nie jest dalej przekazywany. To znaczy nie ma go w rozporządzeniach, które zostają opublikowane. Jeszcze niedawno mieliśmy sytuację, że koncerty były zakazane. Wczoraj te koncerty wróciły w pewnej formie, z czego się cieszymy. Można grać już w salach co drugie miejsce. Dzięki temu w najbliższych tygodniach odbędzie się wiele imprez przeniesionych z zeszłego roku. To nas bardzo cieszy, bo dzięki temu część koncertów będzie mogła się odbyć i część fanów muzyki, którzy kupili bilety czasem kilkanaście miesięcy temu, będzie mogło pójść na koncert. Natomiast tylko to jest mała część. Mamy przed sobą okres letni, czerwiec, lipiec, sierpień, letnie imprezy, letnie koncerty, które na dziś są obostrzone ilością uczestników do 250 osób. Takie obostrzenie nie pozwoli na to, żeby te koncerty mogły się odbyć. Nie rozumiemy kompletnie tej decyzji, nie wiemy, co za tym stoi i dlaczego taki limit został narzucony. W limicie 250 osób żaden samorząd, żaden urząd miasta, żadna gmina czy żaden dom kultury nie zrobi koncertu artysty. Nie podejmie się tego też żaden prywatny organizator, ponieważ z powodów ekonomicznych będzie to niemożliwe. Przez to nadal nie będziemy mieć pracy i artyści i muzycy będą siedzieli w domu. Nie rozumiemy tego, zwłaszcza, że w tym samym czasie można przychodzić na mecze piłkarskie. Kibice mogą się spotykać, tak jak dzisiaj, 10 tysięcy osób na stadionie w Gdyni, czy tak jak w przyszłym tygodniu na meczach polskiej reprezentacji, gdzie dozwolone jest co drugie miejsce, czyli ponad 20 tysięcy osób na meczach. Czyli w tym samym czasie, w tym samym dniu na meczu może być 20 tysięcy, a na koncercie w parku obok 250 osób. Nie rozumiemy tej logiki i nie zgadzamy się na nią. Prosimy rząd, żeby zaczął z nami rozmawiać, żeby wytłumaczył nam, dlaczego muzycy są dyskryminowani, dlaczego inne grupy mogą przychodzić na swoje imprezy, a fani muzyki nie. Panie premierze, panie Mateuszu, chciałbym dzisiaj powiedzieć, że chciałbym spotkać się z panem twarzą w twarz i opowiedzieć o problemach branży muzycznej. Dzisiaj tutaj stojąc jestem twarzą wszystkich muzyków w Polsce. Chciałbym opowiedzieć o naszych problemach, chciałbym, żeby rząd je usłyszał
i chciałbym, żeby rząd pomógł nam wrócić do normalności. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do głosu zapraszam Jarosława Kaczyńskiego z Polskiej Izby Techniki Estradowej. Szanowni Państwo, technika estradowa. Kto to jest? My jesteśmy ludźmi, którzy są z tyłu, niewidoczni. Na każdy koncert, na którym występuje artysta, w przypadku większego koncertu przypada kilkudziesięciu techników, a przy mniejszych przynajmniej kilkunastu. Jesteśmy ludźmi, tak jak każdy. Borykamy się z codziennymi problemami. Mamy swoje rodziny, mamy swoje zobowiązania, kredyty, ale również mamy swoich pracowników, współpracowników, którzy borykają się z takimi samymi problemami. Przez to, że koncerty są zamknięte, od ponad roku nie jesteśmy w stanie spełnić zobowiązań wobec naszych rodzin, wobec naszych pracowników. My po prostu umieramy. To nie jest celebryta. To jest po prostu szary pracownik. Tak jak fryzjer, tak jak stolarz. To jest nasza praca. Taka zwykła, po prostu codzienna praca. Chcielibyśmy, żebyśmy mogli pracować. Tak jak koledzy wspomnieli, jest to system naczyń połączonych i bez koncertów my również leżymy. Chciałbym, żebyście Państwo wzięli pod uwagę to, że pomoc, którą do tej pory otrzymaliśmy, FWK i częściowe otwarcie koncertów, dziękujemy za to, ale to jest cały czas o wiele za mało. Dziękuję. Dziękuję. Marcin Bachara z Izby Gospodarczej Menadżerów Artystów Polskich. Dzień dobry. Podsumowując wypowiedzi kolegów, chciałbym tutaj zaapelować jeszcze raz do rządzących, aby usiedli i rozmawiali z nami, ponieważ to jest drugi sezon, czyli praktycznie 2 lata, za chwilę będzie 2 sezony, w których nie pracujemy, w których nie zarabiamy, w których nie płacimy podatków. My chcemy pracować, chcemy to robić oczywiście bezpiecznie, zgodnie z przepisami, tylko żeby te przepisy powstawały w porozumieniu z nami. Jeżeli do tego nie dojdzie, to drodzy Państwo, niestety będziemy musieli przystąpić do sporu zbiorowego, do pozwu zbiorowego z polskim państwem i niestety, jak wiecie, wygramy to, czy to będzie rok, czy dwa, i polski podatnik będzie musiał za to zapłacić tylko dlatego, że nikt nie chce z nami dzisiaj rozmawiać, czy też to, że jesteśmy uwalniani, nasza branża jest uwalniana, powoduje, że niestety, ale nie możemy pracować. Także ja apeluję, spotkajmy się, rozmawiajmy i dajcie nam normalnie pracować. Dziękuję. Dziękuję. Poseł Grzegorz Napieralski. I kultura, i sztuka nie mają barwy politycznej. Nasi artyści, artystki, to tak naprawdę, jak mówił wielokrotnie rząd, premier, minister Gliński, to jest nasze dobro narodowe i dziś chcemy o nich zadbać. I prosimy o to pana premiera, aby wraz z ministrem zdrowia, wraz z ministrem kultury, wraz z ministrem Dworczykiem, który odpowiada za cały system szczepień, usiedli z całą branżą artystyczną i aby w tym tygodniu jeszcze wypracowali takie mechanizmy, jak są w innych krajach europejskich, bo jak słyszeliśmy, w innych krajach można tak naprawdę przeprowadzać koncerty plenerowe, w Polsce tego nie można. My wraz z panią poseł Moniką Wielichowską zaapelujemy do pani marszałek Witek i poprosimy przewodniczącego Komisji Zdrowia o to, żeby specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się w polskim parlamencie. Tak samo będziemy apelowali również do Senatu, żeby takie spotkania z branżą i z przedstawicielami rządu odbyły się tutaj w polskim parlamencie, żeby wypracować wszystkie mechanizmy tak, aby wszystko, co będzie działo się na otwartych koncertach, było bezpieczne dla Polek i Polaków, a żeby artyści, których cenimy, których kochamy, których uwielbiamy, i ludzie, którzy z nimi współpracują, mogli pracować i mogli tą kulturę tworzyć. Jedno jest pewne, szanowni państwo. Organizatorzy koncertów wiedzą, jak zorganizować bezpieczne koncerty. Ale wydaje się nam, co podnosili dzisiaj nasi goście, że tej rozmowy z rządzącymi zabrakło, zanim ukazało się rozporządzenie, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeszcze dziś, zaraz po konferencji, mamy spotkanie z przewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia, panią Beatą Małecką-Liberą, i będziemy rozmawiać o tym, jak usprawnić proces otwarcia bezpiecznych koncertów. O wszystkim będziemy państwa informować. Jeśli są pytania, to proszę. Są pytania, ale nie w temacie konferencji. O rzecznika praw obywatelskich chciałam spytać. Porozumienie wystawiło swojego kandydata, to pan profesor Marek
pan profesor Marek Konopczyński. No właśnie, opinia państwa na temat tego kandydata, czy poprą państwo tego kandydata? Dziś chyba za wcześnie o tym mówić. Każdą kandydaturę będziemy rozważać pod warunkiem, że będzie ona obywatelska, a nie polityczna. A czy może państwo wystawią własnego kandydata? Jeśli tak, to kiedy poznamy właśnie tego kandydata? Być może o tym będą informować władze naszego klubu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.